nasz gość dnia. Magda Bochanek, dzień dobry na antenie Radia Nadzieja. Ze mną dziś w Sylwestra, w dzień sylwestrowy 31 grudnia 2021 roku prezydent miasta Łomża, Mariusz Chrzanowski. Witam Panie Prezydencie, dzień dobry. E, dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Panie Prezydencie, spotkaliśmy się dzisiaj, no w ten szczególny dzień, żeby podsumować 2021, który trochę nerwowy zrobił się nam na koniec roku i tutaj odniosę się na sam początek do sesji, która odbyła się w środę, budżetowej sesji. 12 radnych nie poparło Pana budżetu co pokazało, że nie ma pan większości w radzie miasta Łomża. Szanowni państwo, e, ciężko mówić, że nie poparło mojego budżetu, bo jest to budżet e, miasta Łomża. E, ja tylko przedłożyłem projekt budżetu, który jak e, wiemy, otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli organu nadzorczego e, nad samorządami. E, również e, radni na komisjach merytorycznych, na e, komisji finansów mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji. Ja również przed przedłożeniem e, budżetu, czyli e, przed 15 listopada, spotkałem się ze wszystkimi przedstawicielami poszczególnych klubów, e, z radnymi niezależnymi, żeby jeszcze przed przedłożeniem tego budżetu przedstawili swoje propozycje. I co nie było żadnych uwag? I jeszcze mało tego, e, przed e, samą sesją budżetową. Zaprosiłem wszystkich przedstawicieli klubów, również radnych niezależnych, żeby się z radnymi rozmawiać, i też, skoro widząc, że na komisjach są głosy przeciwne, widziałem też, że niektóre komisje otrzymywały negatywne opinie, przekazywały negatywne opinie na temat tego projektu budżetu, to istotne było też poszukać rozwiązania alternatywnego. Nawet na środowej sesji e, poprosiłem radnych, którzy są przeciwko temu budżetowi, żeby wskazali konkretnie, e, jakie mają pomysły, jakie mają wnioski, bo te wnioski przecież można było na sesji budżetowej e, głosować. E, poprosiłem o przerwę, ta przerwa była prawie dwugodzinna i żaden wniosek nie wpłynął tak naprawdę był tylko jeden wniosek radnego Andrzeja Grzymały który był za budżetem dotyczyło to mhm. zmian w zakresie edukacji przeniesienia środków z PWSiP na do rezerwy oświatowej a inne pozostałe wnioski formalne nie wpłynęło i to też myślę, że jest no dobrze, A nie formalne rozmowy jakie wasze były. O co, czym jest tak naprawdę więk... największa kość niezgody w tym budżecie pana zdaniem dla radnych? To już ja już bym ten budżet rozpatrywał pod kątem też umiejscowienia niektórych radnych na scenie politycznej. No niestety ta polityka też wkracza do mhm. samorządu Również i. Budżetu miast. Również budżetu miast i często pojawiały się te głosy, że. Danie, danie, poszczególne kluby są w opozycji w związku z tym będą głosować przeciwko, nie podając żadnych konkretnych argumentów. E, ja nie dzielę radnych, nie dzielę radnych na tych radnych koalicyjnych, opozycyjnych. E, rada, jak widzimy, wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wybiera poszczególnych przewodniczących komisji. Ja zachęcam wszystkich do współpracy i tym, że radni nie przyjęli tego budżetu, E, tak jak powtarzam, jest to budżet miasta Łomża, to nie jest budżet prezydenta miasta Łomża, e, to nie zrobili krzywdy prezydentowi miasta, tylko zrobili e, tą krzywdę mieszkańcom naszego miasta. Właśnie co to znaczy dla nas, dla mieszkańców, dla miasta? To jest bardzo zła informacja, i e, dzisiaj tak naprawdę już mogłyby być e, rozpisane konkursy na chociażby profilaktykę, e, na stowarzyszenia, na e, działalność klubów sportowych, które przecież e, dbają o kulturę fizyczną dzieci i młodzieży. My już byliśmy przygotowani na to, że po uchwaleniu budżetu ja takie konkursy wzorem lat poprzednich rozpiszę, po to, żeby szybko też te środki mogły trafić do stowarzyszeń, do klubów sportowych. Dzisiaj tego zrobić nie mogę, bo mamy prowizorium budżetowe. W związku z tym, jeżeli w ogóle takie środki się pojawią, to myślę, że to. Dopiero w marcu, bo do końca lutego Regionalna Izba Rachunkowa przedkłada taki budżet, narzuca ten budżet dla danego no, samorządu. Czy to już jest przesądzone, że Rio będzie nam przygotowywało budżet? Bo to jeszcze nie... jest szansa, żebyśmy my, znaczy Łomża, miała budżet w styczniu, właśnie podjęty przez radnych? Oczywiście, na to szansa jest i jeszcze mamy sesję styczniową, ale przedstawiam te scenariusze już mhm. najgorsze dla mieszkańców, bo już dzisiaj z, e, mamy złe informacje, bo mówię, już tych środków nie możemy Zresztą wydatkowych, no. a one mogą być jeszcze gorsze, bo mówimy też o inwestycjach, które w mieście są zapisane w budżecie, to chociażby e, termomodernizacja kamienicy z 80% dofinansowaniem, to chociażby środki z Polskiego Ładu e, na bulwary, drugi, trzeci etap, e, to przecież wiele inwestycji sportowych, takich jak e, e, Kompleks sportowy przy mechaniaku, czy remont dachu przy szkole podstawowej numer 9. Wiele inwestycji w szkołach, modernizacja budowlanki, pierwszego, drugiego, trzeciego liceum. Tych inwestycji jest sporo. I Jeżeli... Chce pan przez to powiedzieć, że zagrożone są również środki unijne i środki z e, Tego nie wiemy, co zrobi Regionalna Izba Obrachunkowa. I jest to sytuacja, w której miasto Łomża. E, jeszcze się nie znalazło, w związku z tym dzisiaj trzeba przyjmować również i najbardziej te czarne scenariusze, bo o tym budżecie, jeżeli Rada Miasta nie podejmie go w styczniu, nie będą decydować przedstawiciele, czyli radni, którzy zostali wybrani w demokratycznych wyborach, tylko decyzję podejmą niestety urzędnicy z Białego Stoku i to oni narzucą też mieszkańcom miasta. To w tak jakim ten kierunku? ten będzie pokrojony dla nas? Na pewno będzie pokrojony, bo tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa działa oczywiście według poszczególnych przepisów prawnych, ustawy o finansach publicznych i też kieruje się pewnymi kryteriami. My tutaj, to jest pozytywna informacja, że my mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym ten budżet został dobrze skonstruowany. Wszelkie parametry zostały spełnione, i tutaj większych uwag Rio nie miało do budżetu, który w tych trudnych czasach dla samorządów został też skonstruowany. W związku z tym tutaj się nie obawiam o jakiekolwiek mocne, bym powiedział, takie restrykcje, ale nie wiemy tak naprawdę, co, co, co zrobi Rio, chyba, że mówię, jeszcze w styczniu dojdzie Rozumiem. do konsensusu, ale to tego trzeba rozmawiać. Wczoraj, znaczy w środę, przepraszam, tej rozmowy mhm. zabrakło, bo ja wielokrotnie apelowałem do radnych. Cztery godziny trwała dyskusja nad budżetem, Niektórzy radni w ogóle nie zabierali głosu. Żaden wniosek nie został przedstawiony na sesji. Oczekiwałem jakichś propozycji wniosków, które ja bym uwzględnił, czy to w formie autopoprawki, czy byłby ten wniosek przegłosowany przez radnych. To było na zasadzie nie, bo e, chcemy zrobić krzywdę. Tylko pytanie, komu to krzywda? Ci radni, którzy zagłosowali przeciw, co zrobić? Panie prezydencie, rozmawiając z radnymi właśnie odnośnie tego budżetu, mówili, że przede wszystkim chodzi o ten kredyt na 35 milionów złotych, że te inwestycje, które do tej pory robiliśmy, będziemy zalewać kredytami, a nie będziemy wykonywać kolejnych. To jest właśnie jeden z argumentów, które tutaj nam, dziennikarzom, przedstawiali radni. Oczywiście jest to argument, który przez lata już się powtarza przy uchwalaniu budżetu. Nie 35 milionów złotych, bo już też ta propozycja została zmniejszona e, o 2 miliony. E, również w tym roku przecież pod, w środę radni podjęli decyzję, że spłacamy jeszcze stare kredyty, bo udało nam się zaoszczędzić. To jest taka kwota, którą my wpisujemy. E, i oczywiście w trakcie roku patrzymy, tak? bo dużo mamy dofinansowań zewnętrznych i na tym bazujemy, ale potrzebujemy też wkładu własnego do realizacji inwestycji. Dzisiaj przecież rząd nawet zachęca do inwestowania, do, do rozwoju. To jest recepta na kryzys, i tak przez ostatnie lata w mieście Łomża działaliśmy. I tutaj chcąc chronić miejsca pracy, Chcąc uchronić też komfort i te świadczenia, w cudzysłowie oczywiście, które samorząd musi realizować w zakresie zadań własnych, to jest edukacja, pomoc społeczna, to do realizacji chociażby takich działań jak czy bulwary, czy modernizacje w szkołach, czy inwestycje kulturalne. No, to te, ten wkład własny na te inwestycje jest potrzebny właśnie z kredytów. A przez te lata udaje nam się, mimo, mówię, trudnej też sytuacji dla samorządów, podejmować tak racjonalne działania, żeby nie dochodziło do zwolnień w szkołach, żeby pracownicy jednostek podległych mieli też komfort pracy. Nie ma tam redukcji i i to też trzeba postawić na szali, bo to nie sposób dzisiaj, to o czym mówiliśmy na sesji budżetowej. Dzisiaj można powiedzieć, że nie weźmiemy kredytu, ale to nie zrobimy hali sportowej przy szkole podstawowej numer 5. To nie zrobimy tych 15 dróg, które są wpisane w budżet. To nie zrobimy wielu innych ważnych inwestycji, chyba że radni... Widzę na przykład inne możliwości, nie wiem, kwestia łączenia szkół, przedszkoli, rezygnacji z wielu zadań oświatowych. No tutaj alternatywy jakby nikt nie wskazuje, a ten stan finansów miasta, który mamy w chwili obecnej, pozwala nam na to, żeby ten kredyt, te kredyty zaciągać. I tutaj e, przykłady samorządów, wielu samorządów, chociażby e, pobliskie Suwałki, Województwo Podlaskie, e, wpływy do budżetu o 33 miliony mniejsze niż w poprzednim roku. No jednak te wpływy z CIT-u u są mniejsze i chcąc uchronić miejsca pracy, ten kredyt zobowiązani jesteśmy e, wziąć, żeby to był budżet mimo wszystko prorozwojowy. Jeżeli nie będzie tego kredytu, nie będzie też starego rynku? Nie uda nam się go dokończyć? E, to jest decyzja oczywiście radnych, a później Regionalnej Izby Brachunkowej. został już rozpisany przetarg na dokończenie Starego Rynku. No tutaj ta inwestycja, tak jak sobie prześledzimy nawet historię, wiele się o tym mówiło w poprzednich kadencjach, brakowało... Może... Powinniśmy o niej zapomnieć, panie prezydencie, prawda? E, na pewno, ale to, to są czynniki niezależne od e, Urzędu Miasta, bo my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko. Najważniejsze pozyskaliśmy środki, czego nie udało się moim poprzednikom e, środki zewnętrzne na rewitalizację starego rynku. E, wybraliśmy wykonawcę e, więc my, co ze swojej strony mogliśmy z, jako Urząd Miasta zrobić? To, że w międzyczasie oczywiście pojawiła się grupa osób, która e, chciała też, żeby e, więcej e, e, pokazać, wyeksponować tego, co e, jest na starym rynku, tak, e, to, jest, to związane oczywiście było ze zmianą projektu. Wówczas też włączył się w to konserwator, w tabulele, konserwator tak zabytków i te przeciąganie liny, więc całe szczęście mówię. Ja też podjąłem się już tutaj osobiście i rozmów, i tutaj te rozmowy skutkowały tym, że udało nam się dojść do konsensusu z konserwatorem zabytków, ale przecież znamy przykłady wielu inwestycji w kraju, gdzie trwa to latami, to długimi latami. Tutaj uważam, że taki pozytyw jest, że jeżeli ten wykonawca zostanie wybrany. To już nie stanie nic na przeszkodzie, żeby dokończyć ten stary rynek. A mieliśmy też taką świadomość, że, wiadomo, średniowieczny rynek, zawsze coś tam można odkryć, co może wstrzymać, więc to są czynniki niezależne od miasta. My ze swojej strony na pewno zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Co też warto podkreślić, się wcześniej nie udało, tak jak w przypadku hali targowej. Pomysłów dużo, zero realizacji. Nam się udało. Dworzec, również Marka Filharmonia 2020. Tak, więc to są trudne to są trudne inwestycje. Tak samo bulwary przed nami, trudna inwestycja. I to jest kolejna inwestycja właśnie, którą chciałabym tutaj poruszyć, bo to jest inwestycja na przestrzeni mojego życia, tak się wyrażę. Myślę, że w większości właśnie łomżyniaków, którzy tam spacerują, no czekają na tę drugą część, bo pierwsza rzeczywiście jest dobrze, że jest. Tylko, że jest trochę za krótka i chcielibyśmy więcej spacerować nad tą narwią, i właśnie dostaliśmy ogromne środki, jeżeli chodzi o bulwary. Były też konsultacje przeprowadzone. Czy pan już podsumowywał te konsultacje, co tam powinno się znaleźć? Mieszkańcy mieli jakieś pomysły, jak te bulwary powinny wyglądać? Bardzo miło słyszeć od pani redaktor te słowa, bo część radnych uważała, że nie powinniśmy na przykład aplikować o, w ramach Polskiego Ładu właśnie o. To inwestycje, że mamy inne inwestycje i może warto byłoby tam poszukać środków. My wiedzieliśmy jedno, że po otrzymaniu środków z funduszy norweskiej i to warto też, żeby to wybrzmiało. Bo 16 milionów? 16 milionów, chociaż miasto Łomża było drugie na liście rankingowej na 233 samorządy. No, byliśmy na podium. Nasz wniosek został tak pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów. Wiemy, jak trudne są to środki, fundusze norweskie. I tam dla 15 samorządów, które będą najwyżej na liście rankingowej, miałyby, miały być przyznane środki w wysokości 10 milionów euro. No ale decyzja zapadła taka, że większa liczba samorządów miała, miała otrzymywać te środki, więc 29 samorządów otrzymało środki i mniejsze 3,5 miliona euro. Więc mimo wszystko też, nawet jakbyśmy to sobie proporcjonalnie zrobili, to te środki są trochę mniejsze. Dlatego e, tylko realizując te zadanie ze środków norweskich, nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę, oprócz wykupów i, i ścieżki zrobić tam nic więcej. A mało tego, podjęliśmy duże ryzyko, bo zdecydowaliśmy, że chcemy zrobić drugi, trzeci etap, czyli zarówno i do nowego mostu, jak też i do stadionu. Zgłosiliśmy to do Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy 38 milionów złotych ogromne środki dla miasta, i wiemy przecież o tym, że Takich środków byśmy z budżetu miasta nie mogli przez, na przestrzeni następnych lat e, wygospodarować. Żadnych też takich projektów nie było, na które moglibyśmy o te środki aplikować. E, konsultacje zostały ogłoszone e, jeszcze w ramach tutaj zespołu, który został powołany. Spotkamy się i będziemy tutaj też obradować. E, są pomysły różne, łącznie z oczkiem e, wodnym, oczywiście place zabaw muszą się znaleźć, miejsce do rekreacji, e, ale też to warto Sporo środków mamy w ramach funduszy norweskich na działania miękkie. Te działania właśnie związane z, dla społeczeństwa. To są różnego rodzaju właśnie działania kulturalno-rozrywkowe i to w 100% jest finansowane z funduszy norweskich. Jeszcze przed nami, bo tych tematów które jako prezydent miasta w roku 2014 zostałem takich niedokończonych, czyli Stary Rynek, Dworzec, Bulwary, Filharmonia, no to jeszcze wieża ciśnień hmm. jest. I też mamy pomysł tak, na wieżę ciśnień. Właśnie. Ale ciągle już o tej wieży się od lat mówi i tutaj trudno jest ruszyć tą inwestycję. Jest trudno, ale tak jak powtarzam jeszcze raz, o hali kultury jako radny też wielokrotnie mówiłem. Nie miałem mocy takiej sprawczej. Wówczas tak, bo władza wykonawcza jednak realizuje tutaj te działania. O tym, że trzeba zmienić wystrój dworca. Też się mówiło, stary rynek się mówiło, i się mówi o wieży ciśnień. I, I to wieże ciśnień również zamierzamy zrealizować jest e, pomysł na ekowieżę. I już nie sprzedać, tylko zrealizować. E, my nie chcieliśmy wieży sprzedawać. To były pomysły poprzednich władz. E, zresztą nawet to sprzedanie tej wieży. Wówczas, tak związane było z tym, że się i tak przedsiębiorca wycofał. To jest y, miejsce piękne, miejsce, no wiadomo, zaniedbane, ale piękne z tego względu, że y, są so, y, rewelacyjne horyzonty, na które można też zwierzyć ciśniej patrzeć, i chcemy zrobić. Y, Właśnie ze środków unijnych, we współpracy oczywiście z Urzędem Marszałkowskim, pozyskać na stworzenie takiego, może muzeum, to do źle to zabrzmi, tak, ale bo muzeum tam się kojarzy od razu z taką tradycyjnością, tak. z eksponatami. Nie, to będzie muzeum takie nowoczesne multimedialne, multimedialne e, Łącznie z tym, że można nawet będzie się poczuć jak na tutaj pobliskich bagnach, z widokiem oczywiście e, później na a, na wieżę, z wejściem na wieżę i Czyli z widokami. Czyli oprócz pomysłu jest już jakaś koncepcja. Jest koncepcja jak najbardziej i dużo w ramach nowej perspektywy unijnej te środki mają być dedykowane na ekologię mhm. i tutaj właśnie z tego chcemy skorzystać we współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym, stworzyć właśnie takie centrum, w którym mieszkańcy, młodzież będą mogli Zobaczyć uroki naszej pięknej tutaj, e, przyrody. Ja jako mieszkaniec się w tej chwili wypowiem. To czekam na bulwary właśnie i na wieże ciśnień, ale już wracając do tych tematów takich dziennikarskich, to chciałam pana jeszcze zapytać o propos właśnie dopinania się tego budżetu, bo tak jak państwo słyszeliście, podsumowujemy dzisiaj na antenie Radia Nadzieja 2021 rok z prezydentem Łomży Mariuszem Chrzanowskim. Panie prezydencie, ale jest tak, że sprzedaliśmy grunty pod bloki dla wojska polskiego. Te grunty właśnie zostały trochę mniej e, policzone. Że się tak wyrażę, o 300 tysięcy tak mniej więcej. Czy w momencie, kiedy te budżety nam się nie spinają, to była dobra inwestycja? E, cieszymy się bardzo z obecności wojska polskiego. To, że udało nam się, bo pamiętam swoje pierwsze nawet rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej z ówczesnym ministrem e, obrony, e, żeby to wojsko wróciło do Łomży, no to jest ogromny sukces, że. Dzisiaj widzimy nawet, że potrzeba tego, żeby wojsko polskie było silne. I miasto Łomża jest na tej mapie. Dzięki temu jest to też możliwość rozwoju dla naszego miasta. Duża ilość żołnierzy, pracowników cywilnych. To są miejsca pracy. Ci ludzie również tutaj zostają, zakładają rodziny. To są bardzo dobre informacje. I E, przechodząc już do meritum, e, taki wniosek e, wpłynął od Agencji Mienia Wojskowego. Pierwsze propozycje, które padły ze strony Agencji Mienia Wojskowego, e, to była e, sprzedaż za symboliczną złotówkę. E, na w ramach co, czyli, dobrej współpracy. W ramach dobrej hmm. współpracy. E, pan prezes wskazywał, że wiele samorządów tak postąpiło, żeby to też były argumenty hmm. jakieś też dla wiadomo i rozwoju tego wojska. No, oczywiście, nie mogliśmy takiej decyzji podjąć, widząc też, że jest to duża wartość gruntów, które tak naprawdę miasto że dzisiaj nie ma. Mieliśmy też swój pomysł tam na blok komunalny i później mówię, dzięki tutaj też jej współpracy z wojewodą, wojsko otrzymało grunty na wybudowanie bloków, chociaż wiem, że tam do dzisiaj jest, są problemy z architektem i tam nie mogą powstać bloki, tylko domki, a wiadomo, wojsko nie może takich tutaj też usług świadczyć dla swoich pracowników wojska, żołnierzy, że to żołnierze no, no też w takich szeregówkach mieszkać nie mogą, to muszą być, to muszą być bloki. I wówczas też my już złożyliśmy wniosek do BGK na Kamienicę na ulicy Polowej, i rozważaliśmy, nie powiem, żeby też złożyć wniosek na budynek przy ulicy Rubinowej. I wówczas tak się składa, że wojsko, wojsko się odezwało z propozycją, że jednak oni byliby zainteresowani i chcieliby kupić za kwotę, która jest według kosztorysu. I ta kwota według kosztorysu uktualnionego właśnie wynosiła tyle, ile wojsko zapłaciło. No wiadomo, ten czas od sporządzenia kosztorysu był już dłuższy niż bodajże dwa lata. I wszystko się zmieniło. I, tak, i się cena zmieniła, tak, tak? Więc wojsko wystąpiło, bo miało to zaplanowane w budżecie taką kwotę, mhm. którą jeszcze właśnie dwa lata temu było skłonne zapłacić wówczas, kiedy trwały te rozmowy z miastem. No ale musiał być sporządzony nowy kosztorys. Według kosztorysu ta cena wyszła właśnie chyba o te 300 tysięcy więcej. W budżecie tego Agencja Mienia Wojskowego nie miała. W związku z tym ja wystąpiłem też do radnych Rady Miejskiej w Łomży, bo to nie prezydent miasta o tym decyduje, tylko decydują radni o sprzedaży, zamianie działek w mieście, żeby Rada podjęła decyzję, czy takiej bonifikaty chce dla wojska udzielić, Mając coś w perspektywie też ten kosztorys, tam była kwestia miesiąca tak naprawdę, kiedy żeby Agencja Mienia Wojskowego zaczęła to wcześniej procedować, to pewnie odbyłoby się to bez żadnych bonifikat. Ale to decyzja była Rady, zresztą moim zdaniem dobra decyzja, bo dobrze jak wojsko włączy jest jest to też pokazuje na naszą tutaj też, też rozwój widzimy jak jednostka Żeby się wojsko wróciło do Łomży. Jednostka, się, jednostka się rozwija ludzie mają pracę mają pracę zapecie, które mamy tutaj. tak i bliskość też przecież tego bloku który powstanie bliskość jednostki to są argumenty na pewno, które wpłyną na dalszy rozwój Wojska Polskiego Panie prezydencie, to już tak na koniec, bo ja zerkam na czas, to rzeczywiście już nam się kończy. CPK przez środek miasta, to nie jest dobry pomysł? Czy to jest dobry pomysł? Ja wiem, że dla pana to nie jest dobry pomysł, żeby te, linie, te kolej poszła nam przez środek miasta starym śladem, że się tak wyrażę. Chociaż oczywiście ta infrastruktura musiałaby już być zbudowana zupełnie inaczej, bo chodzi o i okładki, które musiałyby zostać stworzone. To pan jest za tą opcją, żeby kolej wyprowadzić z miasta. Z miasta, ja nie jestem za tym, żeby kolei z miasta wyprowadzić. Poza miasto, o tak. To tak mówię precyzyjnie, tak, bo to tak, za, tak źle to zabrzmiało, tak, tak, panie tak, redaktor. Trzeba się, tak, Trzeba się trzymać. Na obrzeża miasta, tego, na, na obrzeża mhm. miasta. Zresztą takie stanowisko było samorządu miasta Łomża. Podjęliśmy tako, takie stanowisko. A CPK upiera się przed A CP... w starym śladem. I wysłaliśmy to swoje stanowisko, podczas rozmów też przedstawialiśmy, że w okolicy terenów inwestycyjnych, ulicy meblowej. Zasadne byłoby, żeby tam przebiegała kolej. Przyciągnie z inwestorów? Z racji tego właśnie, że może przyciągnąć inwestorów. Mówimy też o kolei przecież nie tylko osobowej, ale także towarowej. A już widzimy też taki niepokój e, społeczny, e, jeżeli tak kolej miały być przez środek miasta, bo e, mówimy też przecież o wysiedleniach, mówimy też o wielu mieszkańcach, e, którzy będą mieli... I o naszych e, przyzwyczajeniach, odzwyczailiśmy się od kolei w mieście. E, tak, ale do tego można się przyzwyczaić, tylko bardziej mówię, e, e, istotny mówię, tu jest też na pewno ten aspekt e, ludzki. Mm -hmm. Na pewno łatwo rozmawiać z perspektywy Warszawy i kreślić sobie przebieg linii. I pewnie, żeby tutaj w tym okresie, a wiemy już tej kolei nie ma tu przez lata, ale my wyremontowaliśmy drogi. Tutaj przecież też ludzie zainwestowali w swoje e, budownictwo. E, ta łamża się zmieniła. I na jakim właśnie etapie są te rozmowy? Były, odbyły się konsultacje w hali y, kultury. E, my przedstawiliśmy oczywiście swoją propozycję. E, znamy też argumenty na nie. To jest kwestia oczywiście i e, terenów związanych z ochroną środowiska. Mhm. E, tych terenów chronionych, e, e, no I też gruntów, która musi CPK wykupić. Gruntów również, no też przedstawiane jest tutaj, bo różne głosy chodziły, czy kwestia nawet tunelu, eskapady. E, to jest kwestia CPK, tak, mhm. jak do tego podejdzie, ale da się zauważyć, że e, to budzi obawę wielu osób, których bezpośrednio by to mhm. dotyczyło. W związku z tym, jeżeli jest możliwość zrobić to bez jakiegoś konfliktu społecznego, bo Kolizyjnie. tutaj e, to my nie przedstawiamy dość. to alternatywę i, e, i wydaje mi się, że ona e, jest zasadna, tym bardziej mówię, że e, radni Rady Miejskiej e, z tego co pamiętam, to chyba nawet jednogłośnie, więc e, na pewno nie było jakiejś tam większej dyskusji, e, zaop, zaopiniowali żeby takie stanowisko wysłać, nawet y, też i parlamentarzyści uczestniczyli w tym spotkaniu, więc y, to jest głos społeczeństwa, przynajmniej społeczeństwa wybranego w demokratycznych y, wyborach. I również ja wolałbym, żeby ta kolej była na obrzeżach, żeby nie powodowała się konfliktów. Ale konfliktu. żeby w końcu była, panie prezydencie. Ale żeby w końcu była i w Łomży. I tak, i tym <grym> zamykamy dzisiejszy program. Ja przypominam, że z prezydentem miasta Łomża, Mariuszem Krzanowskim dziś zamykaliśmy ten rok. Panie prezydencie, to tak na koniec, właśnie w ten szczególny czas, czego by pan życzył mieszkańcom swojego miasta na ten 2022? No dzisiaj często podczas życzeń przyjawia się z reguły słowo zdrowia, tak? więc wiemy w jakich czasach obecnie żyjemy, wiemy jak nam wszystkim jest trudno, jak ostatnie, ostatni czas był dla wielu osób bardzo ciężki. Wiele osób wiele osób choruje, traci też przecież i swoich bliskich i to są trudne momenty. I, i dzisiaj dla nas wszystkich tak naprawdę no, najistotniejsze jest to, żeby te zdrowie nigdy nas nie opuszczało i też żebyśmy mieli siły, mieli taką wiarę i nadzieję w to, że już będziemy mogli w następnym roku żyć w czasach, do których przywykliśmy przez lata, bo te obostrzenia, ta, te obrazki z telewizji pokazujące szpitale, no, czy wewnętrzne dramaty przecież ludzi, to jest coś strasznego, co przeżywamy przez już prawie dwa lata, więc oprócz tego zdrowia, oczywiście, tej wiary, że te czasy powrócą, te dobre czasy, w których, w których żyliśmy, i oczywiście mieszkańcom naszego miasta życzę oprócz sukcesów zawodowych, to takiego spokoju w rodzinie, a dla miasta, oczywiście, dalszego rozwoju kolejnych trafnych decyzji. I żebyśmy byli zadowoleni też z tego, że mieszkamy w tym mieście, że tutaj pracujemy, tutaj wychowujemy dzieci, żebyśmy z tym miastem, tak jak jest teraz, bo mieszkańcy Łomży naprawdę utożsamiają się ze swoim miastem, ze, ze swoją lokalną społecznością. To często się słyszy, jeżdżąc po różnych ważnych instytucjach w kraju. To jest coś naprawdę budującego, więc tego też bym naszym mieszkańcom życzył, żeby dobrze czuli się w swoim mieście. O, to ja z tymi życzeniami państwa zostawiam, z życzeniami prezydenta miasta Mariusza Chrzanowskiego, panie prezydencie, ja panu życzę, żeby ten rok przyszły był spokojniejszy, jeżeli właśnie chodzi o te wszystkie problemy, które przeżywaliśmy w tym roku. Dziękuję panu za rozmowę w ten sylwestrowy dzień, no i państwu życzę, żebyście dzisiaj uważali na siebie, spokojnie spędzili tę sylwestrową noc, panie prezydencie, dziękuję do usłyszenia. Dziękuję również, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam, Magda Bohanek. Nasz gość dnia, Radio Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.